Dzień dobry państwu, kłania się Witold Śruta, co ma największego fiuta. Witam w kolejnym odcinku Wojtas szuka żony. To program, w którym chłopaki z miasta walczą o dziewczynę ze wsi lub dwa kwintale saletry amonowej. Oto Marianna Sławojka. Marysiu, co tam słychać na wsi? A co? To, że jestem ze wsi, to znaczy, że jakaś gorsza jestem? A lepsza? Albo przynajmniej taka sama? No nie, tego nie powiedziałam. Ale nie dlatego, że ze wsi, tylko że z brzuchem i muszę jakiegoś frajera znaleźć, co mi bachora pomoże wychować. Przypomnijmy uczestników. Pan Wiesio. A gdzie ja tam do żeniaczki saletrę opylę? A Marysia jak da, to da. A jak nie, to kopa w dupę i papa. Rudy. Matka zawsze mówiła. Najpierw ślub, potem dzieci, a później ewentualnie seks. A ja tam wybredny nie jestem. Puknąłbym to Marysię. Cieślak. No to tak, prawą ręką zamykam licznik w bokserze, a lewą nie walę, bo lewą mam trochę gorszego cela i kiedyś wybiłem koledze wszystkie zęby, bo nie trafiłem w gruchę, nie? Wojtas Puczyk. No to bardzo mnie zdziwiło, że na wsi tak samo się mówi na świnie jak na świnie. I że to tak śmiesznie może być, że mówisz na przykład, nie, że niezłą świnię wyrwałem i ktoś sobie pomyśli, że taką nie normalną, tylko taką z obory. W ostatnim odcinku z programem pożegnał się Wiesław Paleta. No i jestem już w domu. Przepraszam, podejrzewam spisek. Żona chce mnie otruć moim własnym smrodem, dlatego faszeruje mnie tymi pierdzącymi mielonymi. Ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Zemszczę się za to, że wyleciałem z programu. Kto z Wiesławem Paletą wojuje? No i dalej nie wiem, bo mi się tylko z chujem rymuje. Pora na pierwszą konkurencję, pijany traktorzysta. Zawodnik ma za zadanie wypić pół litra wódki i wrócić z pola na podwórko. Jako pierwszy, Cieślak! Co za wieśniaki, ciepłą wódkę dali. Dobra, kurwa, raz, dwa, trzy, jedziemy. No dalej, jąderku, ruszaj. Kolejny zawodnik, pan Wiesio. Trochę mało. Nic się nie napiłem. No dobra, jedziemy. O kurna, nie wierzę, odpalił. Pora na Rudego. Ja cię kręcę, wódka. A kiedyś musi być ten pierwszy raz. Abym tylko dał radę. Wojtas. Na Orsusku. Twoje zdrowie. Zawieź mnie bezpiecznie do celu. Witaj, przygoda! I rura! Ale to ciągnie! 75 koni robi swoje! Pan Wiesio i Rudy dojechali właśnie do celu. Wygląda na to, że i Wojtas ukończy konkurencję. Ale co to? Jedzie trochę za szybko. 30 na godzinę, prędkość maksymalna uzyskana. I jeb w traktory jak straką w faja. I mamy zwycięstwo Wojtasa, ale ze zniszczenie ciągników odejmujemy punkt, czyli remis. Każdy z uczestników otrzymuje po jednym punkcie, oprócz Cieślaka, który popsuł Jondera. Jondera, to będzie mi Marysia opróżniała po programie. Ham! Czas na drugą konkurencję! Podbieranie jaj! Zadanie jest proste. W ciągu minuty zawodnik musi wynieść jak najwięcej jaj z kurnika. Jako pierwszy, pan Wiesio. Pan Wiesio, zero. No jak zero, a moje? A, no tak. Pan Wiesio, dwa jaja. Ty, skurwa, raz, dwa, trzy. Cieślak, dwa i pół. Wojtas, 3. Rudy, 2. No jak 2 to? Wyobraź sobie, że przeczytaliśmy ankietę, którą wypełniłeś przed programem. Twoje jedno i jedno z kurnika, to 2. Pierwsze miejsce w konkurencji jaja zajmuje Wojtas. I jako niezagrożony przechodzi do następnego odcinka. Marysiu, kto odpadnie dzisiaj? Nie toleruję chamstwa, dlatego odpada Cieślak. A gówno prawda. Słucham? Z racji, że odcinków będzie więcej niż pozostało osób, które mają odpaść, dzisiaj nie odpada nikt. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziewczyno, zapustuj to jajce bez gumy. Czurala, weź
swojego szurela.